Dzień dobry, przed Państwem kolejna odsłona programu Gość Tygodnia Myślenicy ITV. Co tydzień w tym studiu rozmawiamy z wyjątkowymi osobami o ich przeżyciach, doświadczeniach czy historiach. I tym razem będzie nie inaczej. W studiu dzisiaj goszczę panią Danutę Kowal, regionalistkę z Wiśniowej, która opowie też co nieco o świątecznych zwyczajach. Dzień dobry pani, choć chyba powinienem powiedzieć witajcie. Witajcie z mojej ściewy, rada Wozwidzu wielce. Ciesu się zem tu przysła i uwidziła jak to pójdzie. O, jak pięknie. No i na sam początek, bo zanim jeszcze przystąpimy do tematu świątecznych zwyczajów, obyczajów, tradycji, chciałbym właśnie troszeczkę o tej gwarze powiedzieć, bo może pani być. Jest pewnego rodzaju dominatorką, mistrzynią w tym, posługuje się pani gwarą profesjonalnie, no i też równoprawnie ze współczesną polszczyzną, tak. Zamienie pani tych języków używa, tak, dokładnie. Tak. A ja mam dla pani przygotowany tutaj taki mały test. Proszę. Przygotowałem taki krótki tekścik napisany współczesną polszczyzną i chciałbym, żeby pani przemianowała go na język gwarowy. Jest pani gotowa? No, spróbujemy. No to pierwsze zdanie. Pewnego razu szedł chłopak do dziewczyny. Szedł do dziopy. Dziewczyna jednak go nie lubiła. Dziopa go nie chciała. Był bardzo dokuczliwy, nierozgarnięty i dużo kradł. Był dozarty, głupi, jeszcze krot. Dodatkowo on mówił gwarą, a ona nie. On mówił po nasymu, a ona była taką bardziej miastową. Mógł więc tylko o niej pomarzyć. Wolno mu było sobie o niej myśleć. No i pięknie, naprawdę to świetnie. Tak, ja myślałam, krótki że to tekst, będzie... ale bardzo świetnie tutaj doskonale pokazał pani umiejętności posługiwania się gwarą. Umiejętność z pokolenia na pokolenie? To znaczy ja jestem dumna z tego, że znam gwarę, bo to nie każdy człowiek może złapać, ponieważ ja jestem z rodziny robociarzy i nigdy nie mieliśmy pola, natomiast cała moja rodzina w jakiś sposób tam tu hektarek, tam odrobinkę, zawsze gdzieś się szło do sąsiadów kopać ziemniaki, do zboża, do siana, do deptania, ja to wszystko znam, potrafię rozmiatać gnój, różne rzeczy robić, plewić, nie umiem tylko doić krowy. Z rodziny robociarzy to znaczy, jakby pani jeszcze mogła przybliżyć? Mój tato miał jeden z pierwszych samochodów ciężarowych tu na terenie powiatu myślenickiego, a mama pracowała w sklepie. Miała skończoną szkołę podstawową, umiała pisać i czytać i mnożyć, więc mogła iść do sklepu. No, mój tato z pokolenia na pokolenie poniekąd też, ponieważ mój tato w 56 roku, jak Dom Kultury powstał we Wiśniowej, był jednym z członków orkiestry, grał na klarnecie. Jest do tej pory jego piękne zdjęcie i tak jak ostatnio dowiedziałam się, że nawet możemy pochodzić od Madziarów, to na tym zdjęciu mój tata jak najbardziej jest czarny. Klarnet to jest niebyle jaki instrument. Będę szukać, będę zgłębiać ten wątek, bo to mnie zaciekawiło. Czyli węgierskie jeszcze... korzenie ma pani, tak? Tak, tak. Rozmawiałam ostatnio z panem Staszkiem Funkiem, który mnie objaśnił. U nich cała tam wieś to są Madziary i tam co drugi dom jest nazwisko Bednarz. To jest ze strony mojej mamy, co prawda. Węgierskie korzenie, ale jednak ta umiejętność gwary się pani, w pani wyświetliła. Właśnie jak to się zaczęło? To dokładnie? Jest tak, że jak się mieszka na wsi, to trzeba się umieć z dorosłymi porozumieć. Uczono nas tak zawsze, że dorosły człowiek, jakikolwiek by nie był, ktokolwiek by to nie był, obcy, nieważne, byle starszy, trzeba mu powiedzieć dzień dobry, a jeszcze wcześniej, jak się szło w pole czy gdzieś drogą, to w polu, jak ludzie robili, oczywiście pochwalony Jezus Chrystus i szczęść Boże. To było na wymianę te dwa. A jak się babka jakaś zapytała, od kogoś ty jest? No to trzeba było powiedzieć, ja jestem córka Julka i Agnieszki, nazywają do nas do Maćka. I to było wiadomo, ponieważ Maciek z kolei to był mój pradziadek, który miał w domu sklep. Sklep był przy drodze, no i każdy, kto szedł gdzieś tam w stronę rynku, chociaż ten sklep był tak w połowie wsi, czyli nafta, sól, cukier, jakieś tam inne produkty, które były potrzebne, zapałki oczywiście, drożdże, to tam się szło do sklepu i ja pamiętam, pradziadka nie pamiętam, bo zmarł wcześniej, ale dziadek to był mój kolega. Ja chodziłam do nich po szkole, dziadek mnie nauczył grać w karty, bardzo pożyteczna umiejętność, i rozpalać w piecu bez papieru. A pani kiedyś wspominała, bo przeczytałem jedną z pani wypowiedzi, tam pani właśnie mówiła, że przy grze w karty przede wszystkim tej gwary się pani uczyła. Ale to też, no bo dziadek oczywiście, jak to się, ludzie jak grają w karty, ja nie grywam generalnie, ale dawniej jak taki etap gdzieś był, że ludzie wszędzie w te 66 czy jakieś coś tam,
No to jeden tam mówił, pójdźcie, będzie, tu wam dobrze będzie, przywołując kartę w tym samym kolorze, no nie? Meldunek jak był, no to była żeniaczka, czy jakieś takie różne rzeczy, ale przy tym wszystkim dziadek właśnie trochę ze mnie kpił i powodował u mnie takie po prostu myślenie kombinatoryczne, jak wyjść z tego, bo taki mi zarzucał coś takiego, że rzuciłam na panią w szkole brony. Nie wiem, czy pan wie, co to są brony. No właśnie, mogłaby pani wytłumaczyć od razu? To generalnie występują dwa lub trzy elementy, pojedynczo też można, ale tym się, jak się przeorze ziemię i są grube kęsy ziemi, to zakłada się brony za traktor albo pod konie i się przejeżdża tym i to rozdrabnia jakby te grubsze części. Oczywiście jedna taka brona waży na pewno z 20 kilo, jak nie więcej. A ja wtedy byłam dzieckiem 7-letnim, więc mój dziadek takie zarzuty do mnie kierował, a ja w swoim honorze dziecięcym tłumaczyłam mu, że to jest niemożliwe, a przecież skąd ja bym dziadek brony wzięła w szkole? To nieważne, żebym nie podniosła. Ale dziadek mnie tak pobudzał do kombinacji, a jak mi szła karta i wygrywałam z nim, to nie chciał ze mną grać, bo twierdził, że mam nieświeżą bieliznę. Jakaś ostra rywalizacja tutaj była. Wtedy, jak się gra w karty, to dobrze być jest nieprzewidziewanym, jak to mówili. Czyli tak jak ludzie dawniej, nie wiem, kiedy się myli, chyba jak padli do rzeki, albo jak ich burza złapała. Natomiast my już jako młodsze pokolenie, no to rodzice dbali, mama szczególnie, żeby jednak być czystym i pachnącym. I jak ja usłyszałam, że musiałam się nie przewidziewać na niedzielę, to już pomijam, że raz w tygodniu, to normalnie mój honor znowu cierpiał. I tak sobie przypominam teraz z perspektywy czasu, że dorośli to tak nas zranili jako dzieci, bo nie brali pod uwagę w ogóle tego, że dziecko może mieć honor. Ale z kolei dziadek mi opowiadał takie różne rzeczy. No. A teraz pani jako już dorosła uczy młodsze pokolenie tej tradycji mam, i gwary. Mam taki plan, rozmawiałam z dyrektor Domu Kultury u nas, Agnieszką. I bardzo się nam ten plan wspólnie spodobał. Tych gwar jest dużo, tak? Oczywiście. Na przykład czym się różni gwara wiśniowska od na przykład kliszczackiej, które są sąsiednie? Podobne są bardzo, natomiast z góralską już się nie da pomylić, bo ja taką uczyłam się mając lat 12, anegdotę taką na zimowisku jak byłam. I to się zaczynało tak, że przyjechaje se roz do Zakopanego dwie młode panienki, ale to bywało drzewi. Kiesce po Zakopanym chodziły furki, przykryte na drewniany głobocka glinianymi chustami. No i co się nie robi? Najeny se te panienki taką furkę wybrały, co by ich zawiezła do morskiego oka. No i jadł. Nogle ze z okrętu wyskoczyło auto. Koń tego chłopa nie był zwycojny aut. Zlękł się ze strochą i chypnął w bok. Dobrze by było, jakoby było, co by się nikomu nic złego nie stało. Ale jedna z tych paniusi strasznie się potukła i wziął na narzekać. Gozdu, jaki jest ten was koń głupi, a cegło złon się boi, auta się boi. Proszę pięknie, rzece chłop, mój koń nie jest głupi. Toć wyskoczyło zza zakrętu auto, to ta choćby wóz bez dyśla i konia. A wy, paniska, jakbyście ujrzała wyjść z lasa chłopa bez portek, to co byście powiedziała? Ale pani świetnie naprawdę skacze pomiędzy tym gwarą a współczesną tradycją. Czy ta gwara ma jakiś udział swój w tradycji wielkanocnej na przykład? Bo teraz przed nami nie, Wielkanoc. Nie. To jest coś, czego się nauczyłam mając 12 lat, bywszy na tym. Natomiast u nas jest coś takiego, na przykład ja z tymi powitaniami. Ja gdziekolwiek wchodzę, to albo śpiewą chodokijcyście mnie nie poznali, zeście mi tajerka nie zagrali, a to jest gdzieś tam z wielkopolskiego chyba. Albo teraz ostatnio jak mamy w rodzinie imieniny czy coś, to ja przeważnie wchodzę ze śpiewem, bo tak jest najlepiej i z uśmiechem. I śpiewamy, że acy jest to cyje dzisiaj prymicyje. To nasego tam kogoś i gniegną 100 lat zyje. Nie? A jak ten język funkcjonuje na przykład przy okazji Triduum Paschalnego, Niedzieli Zmartwychwstania? Nie tylko język, to znaczy, ale też może właśnie strój, bo pani przed tej w tak. charakterystycznym, tradycyjnym stroju ludowym. Tak, tak. To jest typowy strój, na przykład zwracam uwagę na gorset, bo wszystko inne jest powtarzalne w Polsce, ale gorset jest wiśniowsko-szczyżycki. Krótko mówiąc, najbardziej kolorowy, najbardziej krasiatopisiasty, jaki może być w całej Polsce. Ja jestem z tego dumna i sobie sama taki wyhaftuję gorset, bo do tej pory nie miałam czasu, obecnie jestem na rencie, więc myślę, że sobie jakoś poradzę i będę chyba chodzić do kościoła, bo ja uwielbiam chodzić w stroju.
No właśnie, bo pani podkreślała tutaj, że to jest też pewnego rodzaju duma, tak? Duma ogromna, ponieważ, no mówcie co chcecie, takiej osoby nie da się nie zauważyć. Ja mam 1,72 wzrostu, jeszcze jakby mam dzisiaj kierpce, bo to jest wersja taka lżejsza, ale krakowskie buty jak założę, to jest 4 cm więcej, więc w tej chwili schudłam, to już tak wyglądam biednie, ale jak ważyłam około 90 kg, to nikt koło mnie nie przeszedł obojętnie. A pamięta pani jakieś właśnie inne zwyczaje świąteczne, bo przede wszystkim chodzi mi o związane ze świętami wielkanocnymi, które może funkcjonowały dawniej, a teraz niekoniecznie są praktykowane przez ludzi. To znaczy coraz mniej się widzi, bo w czwartek się wychodzi zawsze pod wieczór z krzyżykami, do krzyżyki się robi z palmy świątecznej. Mhm. I wszystkie pola, jakie ludzie mieli, to trzeba taki krzyżyk wbić na każdym polu, żeby się darzyło, żeby Bóg chronił to miejsce. Od zarazy, od zwierząt i żeby się plony udawały. To z czego to wynika, że jednak ludzie już jednak bardziej od tego... Coraz mniej ludzi uprawia pole. Dużo ludzi sprzedaje działki właśnie pod budowę, czy jakoś tam, czy zalesiają. Ja osobiście znam chyba z 15 gospodarstw, które w tej chwili już w ogóle nie funkcjonują. Ja chodziłam na przykład do mojego chrzestnego obserwować, jak ciocia robiła kołdrę w dawnych czasach. Z pierza gęsiego czy też kaczego, które wcześniej się skubało w takich zbiorowiskach. To się robiło właśnie między wszystkimi świętymi Nowym Rokiem i później po Nowym Roku zaraz do gdzieś luty, marzec, bo już były zasiewy. Na przykład bazie, czyli leszczyny, którą się używa do różnego rodzaju ozdób wielkanocnych. To jest pierwszy krzaczek, który bierze udział i to też tak jest tak sympatyczny i miły, że ludzie zrywają, wkładają do wazonu, bo ta kuleczka tam jest takim jakby symbolem też, że coś nowego się będzie działo. No i pierwsze żółte kwiatki, tak zwany mlecz, nawet nie wiem, czy to jest mlecz, ale wiosna już jak zaczyna ptaszek śpiewać, taki specyficzny, to już można grabie sprawdzać, przygotowywać wszystko, czy będzie gotowe do obróbki w polu. Leszczynę się zrywa w tygodniu jeszcze, jak się palmę robi, bo to z tego również palmę się robi, a do zwieńczenia się dokłada. To ta tradycja jednak zanika. Dlaczego tak się dzieje według pani? Bo wszystko jest masowe. Można kupić w sklepie różne ozdoby gotowe, lekkie, na plastiku, które nie są ciężkie. Poza tym ja wiem, jak się robi palmę wielkanocną i żeby ona, oczywiście, żeby była oryginalna, to trzeba ją wiązać również leszczyną, tylko podzieloną na cztery, albo brzozą, podzieloną na cztery części gałązką, to wtedy jest oryginalna. Jak się dokłada drut, żeby była sztywniejsza, to już nie jest oryginał. A do tego, no, zawsze w tradycji ludowej są kolory. Nie wiem, czy to pan zauważył. Tu jest normalnie wszystko. Trudno nie zauważyć. No, oczopląs. Tak samo kwiatki z bibuły do palmy muszą być wszelkiego koloru, bo to i tak samo ozdoby choinkowe, jak się robiło dawniej. Łańcuszki, jabłuszka kolorowe, orzechy w sreberku, czy pająki, jak się robiło, czy w ogóle łańcuszki z bibuły kolorowej. Im bardziej kolorowo, tym bardziej będzie bogato. To jest taki synonim dobrobytu. A to nie jest tak właśnie, że nowoczesność po prostu wypiera tą tradycję? Bo pani tutaj podkreśliła, że staje się ona masowa, tak? Dokładnie tak. Kultura. Poza tym choinka pięknie wygląda, na przykład srebrzysta. Jak się zmieni żaróweczki, to się robi niebieska. Tylko czego symbolem ta choinka jest tak w ogóle? Bo dawniej, jak ja byłam dzieckiem, to żeśmy wieszali na tej choince wszystko, co się dało, żeby była mnogość, żeby było dużo i dobrego. Tam wszystko przeważnie było słodkie, laski się wieszało, to myśmy je kradli później oczywiście. A to są takie synonimy dobrobytu, żeby tak samo jak się święconkę bierze do kościoła. Duży koszyk się bierze, na przykład malutki koszyk się daje dziecku i najlepiej, żeby tam wszystko było gwoździami przybite, bo po prostu jest tak. Ewentualnie dziecko, zanim dojdzie do kościoła, to zje wszystko. Natomiast duży kosz się brało wiklinowy ze święconką do domu, bo tam musiało być 20 jaj, masło w osełce albo w półlitrowym garnuszku, bo tylko takie masło dawniej było, pęto kiełbasy, jakaś tam szynka, ćwiartka chleba, chrzan oczywiście. Chrzan chroni od zepsucia, więc tego chrzanu tam musiało. Poza tym to wszystko, co w koszu, później szło do chrzanówki. To dopiero była rewolucja. Ale właśnie, bo jeszcze jest taka praktyka, która też się teraz, jest coraz mniej praktykowana, że po święceniach, po święceniu pokarmów ludzie
po przyjściu z kościoła okrążali dom, bo to miało przynieść szczęście. Coraz mniej jednak jest to realizowane. Ja to jeszcze przez osobiście ludzi robię, dlatego że jak się święci pokarmy, to się bierze wodę święconą. Trzeba sobie wziąć jakieś naczynie ze sobą i później obchodzi się dom z błogosławieństwem. Czyli najlepiej jest wziąć kropidło, czy też kawałek bukszpanu. Ja to robiłam ostatnio sama, ale tak jak dzieci były w domu, to razem robiliśmy. Od wszelkiego złego, od pożaru, od czegokolwiek. Ja chodziłam i wypowiadałam te błogosławieństwa dla domu i jednocześnie błogosławiłam wszystkich tych ludzi, którzy do domu będą przychodzić. Bo to, co my jakby chcemy mieć z tego błogosławieństwa, to jakby prosimy Boga, żeby tego jednego nam oszczędził, a to drugie dał. No właśnie, bo Pani tutaj wspomniała o rodzinnym domu. Ile z tych zwyczajów wielkanocnych, które kultywowała Pani powiedzmy 20-30 lat temu, zachowało się do dzisiaj? No, jakie? Już powiem. Pani dzisiaj to jest tak, że ja sobie przygotowałam wszystko już, co mam mieć do koszyczka. I po prostu poukładam to w piątek wieczorem, serwetkę założę i tak dalej. I poproszę moją bratanicę, chrześnicę albo brata, żeby mi wzięli koszyk do kościoła, ponieważ ja będę na dializie w sobotę. No takie mam teraz życie, że muszę być w pewnych ramach czasowych, niekoniecznie tu, gdzie chcę. Ale ja jestem blisko modlitwy i po prostu jak nie wtedy, to w innym razem. Za każdym razem, na przykład jak sobie zrobię dobre śniadanie, czy coś mi fajnego wyjdzie, bo lubię gotować i umiem, to jak zjem, przeważnie to Bogu dziękuję za takie umiejętności, które mam. Zresztą bardzo mądrze jest, w ogóle w dawnych domach każdy chleb był błogosławiony, jak był rozkrawany, z tą myślą, żeby Bóg pobłogosławił tym, którzy go będą jeździ i sprawił jednocześnie, żeby tego chleba nigdy nie brakowało. To tak samo było w błogosławieństwie do małżeństwa, jak się przyjmowało młodych, bo też wielokrotnie byłam matką w weselu wiśniowskim, także chyba ze 6 razy, z czego 3 razy córkę swoją żeniłam. I po prostu tam jest, wychodzi matka z chlebem, na wierzchu jest sól i przyjmuje ich z kościoła i witą bo z chlebem i solą i Bożą wolą i tak wam z życą, żeby się tak stało, żeby nigdy z tego chleba nie brakowało. I ukrójcie go i zjedźcie i później go wnieście do chałupy. Na koniec jeszcze bym chciał spytać tylko, jak Pani uważa, ile jest w Pani tradycji, a ile nowoczesności? Na tyle dużo jednego i drugiego, żebym się mogła dzielić. No i to jest właśnie piękna odpowiedź i pewnego rodzaju też kompromis. Dokładnie. Moi ściewy kochani, krótko wam powiem. Uśmiechajcie się do siebie, przez całe święta bydźcie dla siebie dobrzy, do kościółka ty zidźcie, nie musicie na same rezurekcje, bo o 6 to nie każdy stanie, ale idźcie. I raz w życiu tak się serdecznie ucieszcie z tego, że mocie rodzinę, mocie co jeść, mocie do kościoła gdzie iść i mocie się z kim później wracać, bo z kościoła często się idzie w rezurekcję na nogach i ze sąsiadami się idzie, do mnie baby to na wyścigi szły. Każda miała 4 spódnice na sobie, a piuty kościelne na wierzchu. I leciała z kościoła w te kościelne spodnice, w drodze już rozbierała, żeby być na powszednie, żeby podpolić pod obiadem, znaczy tym śniadaniem wielkanocnym. Takie wyścigi były. Kto pierwszy z rezurekcji przyjdzie do chałupy? To pierwszy będzie żniwa zbierał, pierwszy ziemniaki kopu. Ale póki co, pojedźcie se do bólu, a później do diety. Niech wam Bóg błogosławi. Dziękujemy bardzo Pani za dzisiejszą rozmowę. Dziękuję również. Dziękujemy bardzo. Dziękuję. Moim i Państwa gościem dzisiaj była Pani Danuta Kowal, regionalistka z Wiśniowej. A tymczasem ja się żegnam i od całego zespołu ITV Myślenice życzymy Państwu spokojnych świąt wielkanocnych spędzonych w gronie rodzinnym. Do widzenia.